Jak to jest jechać w niedzielę? A to niedzielę ci? No. Ominęło nas wczoraj disco. O nie. 10 minut już się tak szmaruje. Nie idzie. Kończy mi się krem przeciw słonecznym. Codziennie to samo. To jest życie. Bez zasięgu, bez wody. Znaczy z kranu takiej. Jedyna woda to słona z morza. Z kokosami. W chatkach z palmowych liści. Chyba prosty żywot. Rano na ryby, potem powrót do domu. A w sezon zimowy oglądanie seriali. Bye bye. Bye. Da radę czy nie da rady? O nie! Nie da rady. Krajobraz jakoś szczególnie się nie różni od polskiego albo europejskiego. Właściwie mógłbym być gdziekolwiek w Europie teraz i bym nie ogarnął. Takie trochę Bieszczady. Jakieś takie trawy polskie. Drzewa też niczego sobie. Krowy są, konie są. Te morze jakieś za przejrzyste. I palmy. Tylko to się nie zgadza. Ludzie jacyś brązowawsi, ale to też w Europie już prawie normalka. No i Polsko, no. No jeszcze nie ma chleba, mleka, sera, warzyw, owoców. To może taka wczesna komuna. Polska. Jeszcze 13 do celu, jest pierwsza godzina w niedzielę. Więc jak się uda, to dzisiaj będziemy leżakować na plaży przez resztę dnia. Taka niedziela fajna. Nie wiedziałem, że tak śmiesznie wyglądam w tych prelach i z tą kamerą. Ada kupuje chleb. Znaczy te bułki dziwne, słodkie. Ogólnie problem jest z normalnymi rzeczami do jedzenia. Nie ma warzyw, chleba, jest tylko właściwie ryż. Ale dużo nam to nie pomaga. Bo musielibyśmy codziennie ognisko robić i brać skądś wodę, o którą tak ciężko. Kurde, ale śmiesznie wyglądam. Muszę popracować nad tym imidżem. Choćby jakiś Aligi. Po raz pierwszy widzisz się, no? Teraz będę się wstydził mówić do ludzi jeszcze bardziej. Jak ja nienawidzę takich podjazdów.
Najgorsze, co się może zdarzyć w niedzielne popołudnie. No, mogłaby być burza. I minus 30. No to może nie najgorsze. Ale złe. Cała przyjemność. Pizdu. Kurwa, jeszcze jeden. Niech ci chuj ma pęknie. No już mi kurwa przekleństw brakuje. Trzeba było kurwa iść na piechotę. Sklepik. Pan sobie tam kima w środku. Rybki sobie się sprzedają. Dzieci sobie grają. I tak płynie niedzielne życie. Ada robi zakupy w tym supermarkecie. Wątpię, że płacą tu podatki. Bo po co? Co nakupowałaś? Wszystkiego sobie. Niedziela to nudel zupa, nie? Rosół. Nudel zupa. To takie śląskie. Poszły z paczki bez skóry. W tych zupkach chińskich po smaku kurczaka, nie ma kurczaka. Tak Ada wyczytała. Nie byłem tego świadom do końca. Więc wszystkie chińskie zupki są wegetariańskie. Chciałbym się wybrać, czy sprzedadzą nam jakieś owoce. A tak rosną ananasy. Ale mrówków na tym ananasie? Czy ananasy? Takie czerwieniutkie są całkiem. Czy one potem żółcieją? Nie wiem, trzeba się ich spytać. Niemrawy ten pająk. Nie rusza się w ogóle, nie skacze. Takie fajne pajączki na suficie sobie latają. Ada się boi, że je wejdzie do buzi w nocy i się naje. I żadne śniadanie nie zje. Bear Grylls by od razu się dawał do niego. Takie mamy luksusowe widoki o poranku. Normalnie może. I to takie z rafą koralową. Nie? Co? I to takie z rafą. I normalnie zaraz tam pójdę rafować. I wannę mamy też taką. Fajny patent. Chyba coś się działo na twoim stroju kąpielowym. Coś chyba się działo na twoim stroju kąpielowym i srało. Srało? No.
widoczkiem. Fajnie by tak mieszkać na stałe. Może nie na stałe, bo nie mamy podłogi i przelatują wszystkie rzeczy. Ale fajnie by było mieszkać na dłużej. No może po to są wakacje. Było? No to od 2 miesięcy, pralka jest niepotrzebna. Jak będziecie chcieli wziąć pralkę na rower, nie warto, tylko się nadźwigacie. Teraz wszystkie rzeczy prawie pachną. Oprócz rękawiczek rowerowych, które zawsze śmierdzą, i koszulki, która też zawsze śmierdzi. Tacy jesteśmy normalnie wbucowani i pachnący, że aż za 10 minut będziemy śmierdzieć. Na co to pranie robić? No. Chciałoby się polatać w kąpielówkę. Jest poniedziałek. W sumie fajnie zaczynać taki poniedziałek. Pewnie będę tęsknił, jak będziemy w Norwegii czy coś. Że nie będę się mógł wdupczyć na tamtą skałę, żeby zobaczyć rybki czy coś. I że nie będzie 30 stopni, a ja sobie nie będę mógł siedzieć w kąpielówkach. Znowu na suchej i ciepłej drodze, pełnej kurzu i pewnie podjazdów, które bardzo irytują człowieka. Potrafią doprowadzić do wyplucia wszystkich przekleństw. Serce normalnie wyskakuje. To chyba temperatury wody. Ale bym zjadł polską drożdżówkę albo bułkę z serem, albo sernik z kruszonką taki. Droga betonowa. Ale sunie. Znowu podjazdy, no. Nigdy już nie będzie płasko. Sport to nie zdrowie. Taka dzielna jest. Jeszcze 16 km. A ty opowiedz, co tobie się przydarzyło strasznego. Zgubiłem ulubione te kąpielówki, które miałem od 20 lat. Jedyne, które akceptowałem i które nie obcierały jajec. I jestem zły bardzo. Thank you.
jeden z filipińskich wynalazków. Czyli nie ma karaoke, jest wideoke. Chyba się tańczy i śpiewa. Chyba o to chodzi, nie? Jedna z lepszych rzeczy na Filipinach to rum za jakieś 7-8 zł. Za flaszkę. Niedziela jest, nie wiem, picia, a w poniedziałek nikt nie idzie do roboty. Kurde, jesteśmy w tym miejscu. Jak tam z przodu?